Wyjeżdżając do Stanów Zjednoczonych, liczyłeś, że twoja kariera może potoczyć się tak szybko, może nabrać takiego rozpędu, że już po 2 latach wyjdziesz do ringu, żeby walczyć z Władimirem Kliczko o jego mistrzowskie pasy, aż 4? Nie, szczerze mówiąc nie myślałem, że to tak szybko będzie, ale już gdzieś tam jakaś iskierka się zapaliła po pierwszym roku bodajże, bo już pierwsze propozycje walki z jednym z braci Kliczko już były, tak, więc w tamtym okresie wiedziałem, że prędzej czy później taką szansę dostanę, no, ale nie spodziewałem się, że tak szybko to nastąpi. Od tej walki z Władimirem Kliczko wkrótce miną 3 lata. Jak ty z perspektywy czasu postrzegasz swoją postawę w tym pojedynku? Wiesz, no, mało kiedy jestem zadowolony ze swoich walk. Wiadomo, z perspektywy czasu mogłem dać więcej od siebie, tak? Ale z drugiej strony czułem się psychicznie, fizycznie, mentalnie znakomicie przygotowany do tego pojedynku. Wiadomo, ta publiczność, ta oprawa gdzieś tam może mnie delikatnie sparaliżowało, tak? Wyszło jak wyszło. Wiadomo, że ogromne lanie dostałem z jego rąk. I to też mnie gdzieś tam wzmocniło, wiesz, psychicznie, wiesz, bo po tej walce przegranej sparowałem już, wiesz, z czołówką światową, tak? Z Hejem, z Powietkinem, gdzie te sparingi wychodziłem, jakby oni do mnie przyjechali na sparing, a nie ja do nich, tak? Więc byłem mega mocny psychicznie na tych sparingach. I to pewnie to już tak zostanie, no. Ale tuż przed rozpoczęciem nagrania, jak rozmawialiśmy, przyznałeś, że nigdy nie oglądałeś tej walki ponownie. Nigdy nie oglądałeś transmisji z tej walki, mimo że lubisz oglądać swoje walki wszystkie pozostałe. Wszystkie walki swoje oglądałem. Akurat tej walki, no jeszcze nie mam takiej... Nie czuję tego, żeby oglądać sobie. Nigdy nie... Gdzieś tam, wiadomo, jak jestem na jakichś spotkaniach, te walkę z Kliczką leci, tak? Gdzieś tam urywki. Gdzieś tam urywkami oglądnę, tak? Ale żeby od pierwszego gongu do ostatniego jeszcze po 3 latach jeszcze nie oglądałem, no. Po tej walce Kliczko przyznał, że zadawał ci bardzo mocne ciosy. Niemiecki dziennik Bild już dzień po tej walce wyliczył, że łączna siła tych ciosów, która została ci zadana, wynosiła bodajże 27 ton i zostało to przeliczone, że to tak jakby po głowie przebiegło ci 14 słoni. No, brzmi to przerażająco. Jak ty to wytrzymałeś w ringu? Ciężko powiedzieć. Wiesz, że te ciosy naprawdę robiły wrażenie tak na moim ciele. No. Chęć, wiesz, walki, chęć dotrwania do końca tej walki pewnie mnie tak motywowało i utrzymało w tej walce. Ty tę walkę przegrałeś, ale z drugiej strony no, wytrwałeś te 12 rund. Masz z tego jakąś większą satysfakcję? Tak, mam to, że wiem, że wielu innych zawodników bardziej utytułowanych w tym boksie zawodowym czy mistrzów świata byłych nie wytrwało 12 rund z takim zawodnikiem, jakim jest Kliczko. No właśnie, bo wcześniej 59 pięściarzy przegrywało z nim pojedynki, ale tylko 9 z nich nie przegrało przed czasem. Tak, to też jest jakaś, wiesz, taka satysfakcja, no. 12 rund z najbardziej niebezpiecznym zawodnikiem wadze ciężkie na ten czas, no to jest jakaś moja satysfakcja. No. A ta walka dała ci stabilność finansową na lata, taką, którą masz do dzisiaj? Nie. Wiadomo, że te pieniążki, które zarobiłem, zainwestowałem w dom. I tyle, wiesz, teraz muszę... Bo w mediach pojawiały się informacje, że ty za tę walkę dostałeś 2 700 000 zł. Nie wiem, czy to prawda, ale z tych pieniędzy z drugiej strony musiałeś opłacić przygotowania, opłacić menedżerów, promotorów, podatki, sztab szkoleniowy. Podatki, wszystko. Nie, no takich pieniędzy to nie dostałem, tak, ale to była moja największa garza, tak, więc jestem zadowolony, no. Dobrze spożytkowałem te pieniążki.
No dobrze spożytkowałeś, bo zainwestowałeś w dom, a czasem różnie się zdarza, czasem sportowcy takie pieniądze roztrwaniają. Jest tak, wiesz, niekiedy jest tak, że łatwo przyjdzie, łatwo pójdzie, tak. Akurat miałem to szczęście, że była przy mnie narzeczona Marta, gdzie mnie naprawdę wspierała i pomagała w tym wszystkim. No. Miesiąc po tej walce wybuchła afera dopingowa, pojawiły się informacje, że znajdowałeś się pod wpływem środków dopingujących. Jak ty dzisiaj z perspektywy czasu postrzegasz tą sytuację? Bo minęło już prawie 3 lata, ale tak na dobrą sprawę, no nie wiadomo, czy ktoś ci te środki podawał, czy ktoś cię nafaszerował. Ty próbowałeś do tego dociekać. O, może zapytam tak, czy z perspektywy czasu dzisiaj masz do kogoś żal, pretensje o tę sytuację? Nie, nie mam. Wyszło akurat z jakąś tam śladową ilością niedozwolonych środków afera, wiesz. Później wyszła, że coś kombinowałem z rękawicami, wiesz. Byłem oskarżony przez obóz Kliczki o to, że o tej rękawicy tak samo, wiesz. Tak nieraz bywa, wiesz, nie tylko w boksie, ale w sporcie, że nieraz wychodzą takie hece, tak. No tak, bo tam pojawiły się informacje, że ktoś mógł cię nimi nafaszerować, mówiło się, że mógł to być twój ówczesny trener, tak. Juan de León. To wiesz, to wyszły śladowe ilości, tak, to z tego jednego produktu wyszło mi tam jakaś jedna część tego czegoś. I ciężko powiedzieć, wiesz, no, dowiadywałem się u specjalistów, że to naprawdę mogło być coś podane mi parę godzin przed samym pojedynkiem. No tak, skończyło się na tym, że jedyną osobą, która poniosła konsekwencje, która została ukarana, byłeś ty. 8 miesięcy dyskwalifikacji, to jest kara, którą nałożył na ciebie niemiecki związek boksu zawodowego. To był najtrudniejszy okres w twoim życiu? Tak, wiesz co, to nie chodzi o to zawieszenie, ale sam dla siebie, wiesz, jestem bardzo, bardzo taki rygorystyczny, tak, i to mnie bardzo ubodło. A czego nauczyła ciebie ta sytuacja? Być twardym człowiekiem, tak, twardym facetem i walczyć do końca, tak, bo chciałem to oczyścić swoje imię, otwierając próbkę B, tak. I wiesz, no, mógłbym mieć pretensje do wielu osób w tym czasie, tak. Wszystko wziąłem na siebie. I wiesz, no, nieraz tak bywa, no, że jest ciężko, ale po tych trudnych chwilach naprawdę były bardzo ciężkie, wiesz. Również byłem nękany przez dziennikarzy, wiesz, 12, pierwsza w nocy telefony jakieś, wiesz, od dziennikarzy, wywiady, wiesz, szantażowany, że jak, wiesz, nie dam wywiadów, to oni tak po swojemu napiszą. To naprawdę... Że udzielałeś wywiadów wtedy? Musiałem, tak. Byłem na każde ich zawołanie. Ale tak mówię, wiesz, byłem szantażowany, bo nieraz tam już miałem dość i nie chciałem dać wywiadu, tak, powiedziałem, że nie dam wywiadu, to dziennikarz powiedział mi, że to i tak, wiesz, on tak napisze to, co będę uważał, tak. I to mnie też nauczyło, że wiesz, no, że jest dobrze, każdy cię klepie po plecach, tak, ale jak ci się noga powinie, to każdy na ciebie, wiesz, psy wiesza i cię chcą zmieszać z błotem.